Witam Państwa. Życie czasami nas nie oszczędza. Jednego dnia jesteśmy zdrowi, następnego możemy to zdrowie stracić. Wiedzą o tym bohaterowie naszego materiału. Pani Agnieszka Nowak walczy o życie swojego syna. Kuba choruje na mukowiscydozę. Pani Urszula z miejscowości Ratajki jeszcze półtora roku temu pracowała. Już nie może. Amputowano jej nogę. Ciężko jest się z tym pogodzić, a najbardziej z tym, że nie może swoim córkom zapewnić godnego życia. Udało nam się włączyć do projektu 46 rodzin, w tym 42 mają już swoich darczyńców, 4 rodziny jeszcze czekają na pomoc. Rodziny nie zgłaszają się do nas, to my szukamy rodzin, gdzie nie ma patologii, gdzie jest trudna sytuacja, na ogół nie z winy tych rodzin. Nieszczęście, choroba, niepełnosprawność, samotny rodzic, wielodzietność, osoba starsza i samotna, to są główne kryteria, którymi się na początku kierujemy. Kryterium dochodowe jest jakby rozpatrzane później na etapie już włączania rodzin do projektu. Szukamy rodzin między innymi przez pedagogów, przez różnego rodzaju instytucje, MOPS, KOPS. Są to rodziny nie tylko z Koszalina, ale także z okolic. No idziemy, chodź. Stało się, jak się stało, jest dziecko chore na mukowiscydozę i no wiem, jestem przygotowana na ten czas, że kiedyś go zabraknie. Coś się stało raptownie. Ja nie wiedziałam, że jestem w ogóle chora na cukrzycę. Po prostu od palca się zaczęło u nogi i wezwaliśmy lekarza rodzinnego, przyjechał lekarz i stwierdził, że to już jest zaawansowana stopa cukrzycowa, nie? Odwracamy się, idziemy z powrotem, tak? No nie, chowaj się, no co ty, złap się tutaj ładnie. O, tak. Mały urodził się, ważył 460 i pierwszy moment dostał 10 punktów, a za chwilę dostał tylko 5 ze względu na duży brzuch. Dopiero w drugiej dobie było określenie, że to może być mukowiscydoza, podejrzenie tylko. Miał niedrożność mechaniczną, miał kilkanaście operacji, to było około 11. Mukowiscydoza to jest choroba, gdzie flegma zakraja te płuca. I żeby, jeżeli na przykład widzę, że kaszel jest bardzo suchy, to wywołuje u niego kaszel, żeby ta flegma Rozumiem. Darczyńcy mogą się zgłaszać na stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl. Tam jest krok po kroku opisane, co trzeba robić. Wchodzimy w zakładkę, wybieramy rodzinę, wybieramy nasz rejon. W tym roku pomagamy też znaleźć jeszcze darczyńców dla Białogardu i okolic, ponieważ tam też jest, nie ukrywajmy, sporo rodzin, które jeszcze szukają darczyńców. To jest na tej zasadzie. Kamizelka, to tak wygląda. Zapinamy. Dmuchane to jest powietrze, te powietrze jest takie nadmuchane i wtedy go trzęsie. To jest na tej zasadzie, że jakby tą flegmę rozpuszcza, żeby na dno opadła i żeby mógł to wypluć. Pół roku tutaj leżał w Koszalinie, już nie dawaliśmy tutaj rady w Koszalinie, więc został przekierowany do Szczecina. I w Szczecinie resztę swojego praktycznie rocznego życia przebył w szpitalu. W czerwcu poszłam, próbowali ratować. Miałam wstawione bypassy, nie przyjęły się i w lipcu zaczęli kroić. Kilkakrotnie ratowali. Po kawałku chcieli ratować. Z mukowiscydozą no nie ma szansy na to, żeby on jakby mógł żyć, dlatego że przeszczep płuc, jeżeli nawet by dostał się na przeszczep płuc, to musi być dziecko zdrowe.
o pełnej świadomości, żeby powiedzieć na przykład boli mnie to, jest mi niedobrze, czy coś w tym rodzaju. A on na chwilę obecną jest upośledzony głęboko. Także tutaj nie mówi, nie chodzi, jest dzieckiem głęboko upośledzonym. Ja myślę, że bardzo często rodziny, bynajmniej te rodziny, które my znajdujemy, są to rodziny, gdzie bieda nie krzyczy, czyli bardzo trudno do nich dotrzeć. Możliwe bardzo, że te instytucje po prostu też do nich nie docierają, a oni poniekąd wstydzą się tej swojej sytuacji i nie chcą prosić o tą pomoc, a ta pomoc jest im naprawdę potrzebna. No i nie ukrywajmy, że pieniądze, które dostają, no nie są wystarczające, bo to są bardzo często duże potrzeby. Dzieci dorastają, trzeba im kupować regularnie ubrania, idą do szkoły, przybory są bardzo drogie, gdzie generalnie ludzie, którzy żyją z dnia na dzień, mają pracę, nie zwracamy po prostu na takie rzeczy uwagi. Są to rodziny spoza Koszalina, które mają problem z dojazdem, busy nie kursują tak często, jakbyśmy chcieli, a też nie mogą zostawić tych dzieci bez opieki. Także tak to wygląda. Mamy niecałe 1600 zł w sumie z moim, bo stałego zasiłku nie mam, nawet z MOPS-u, bo biorą pod uwagę zaświadczenie, gdzie przekracza te 2,50, te 20 zł nieraz i niestety nie kwalifikuje się do zasiłku stałego i tam pisze o celówki, które ona nawet na dożywianie 60 zł. Nie mogę się załamać z tego powodu, żeby żona się nie załamała, żeby nie tego. Trzeba iść cały czas do przodu. Ja jeździłem rowerem, zima, nie zima, motorem. No to dlatego się znalazłem w Szczecinie, w Żydynowie. No płuca, wycięli mu kawał płuca przecież. Jeżeli nawet ja jadę z małym do szpitala, tak? Ja muszę mieć swoje leki. Jak na przykład pulmozyma, która jest ciężko dostępna. Powinien szpital to mieć. Ja muszę mieć to na zbyciu cały czas. Niektóre leki też, które są jemu bardzo potrzebne, też muszę mieć sama, mieć swoje leki. Jeżeli zabraknie, to już muszę ja sama kombinować. I to jest na tej zasadzie, że jak dziecko leży w szpitalu, żaden lekarz nie wypisze recepty. Rano. To jest też plus oksymetr. Dostaliśmy. Proszę, paluszka. Ma. Tak, paluszkę zakładamy. Tak. Tu zakładamy. I patrzymy. Jest 76. To jest to, co tu pokazuje. To jest tak. Jaki oddech jest, a to jest puls serca. Nie można się poddawać. Ja się nigdy nie poddawałem, bo ja wiem, że inni mają gorzej. I ja też do pracy po prostu mam na zmiany. Więcej chodzę na piechotę, bo tak, niektórzy mówią, czy rowerem, czy coś, ale z okazjami jeżdżę, to z kolegą, to do tej pory jeździłem po prostu z kuzynką, ale po prostu dostałem wypowiedzenie tam w zakładzie pracy, nie? Co tego? Ale w tej chwili po prostu daję sobie radę. Daję po prostu, nie poddaję się. Na rączki? Mama! Słucham. Chodź, kochanie. Ja. Dostajemy też pokrycie za leki. Dostajemy sprzęt. Jest rehabilitacja, jest pani psycholog, która też bardzo dużo nam pomaga. I gdyby nie pani psycholog, to może bym inaczej też funkcjonowała też, bo może bym się bardziej załamała. A dzięki hospicjum wiem, że nie jestem sama. Wiem, że mogę na nich liczyć w każdej chwili, czy nawet w nocy, czy w dzień. Polega to też na tej zasadzie, że z każdym problemem mogę się do nich zwrócić. Materialny, no to tak jak ja, no to bym powiedział. No, część styropianu już kupiłem. Chciałbym ocieplić mieszkanie, bo część już mam. Samochody jeżdżą ciężkie, ciężkie po prostu. Tynki wszystko odlatują. No niestety, wilgoć mi się pcha do mieszkania. No to wziąłem tam, odkopałem w koło, położyłem styropian tam, ale no to wiadomo, że chociaż no człowiek ratuje jak może. No najbardziej to co? Sprzęt?
buty rehabilitacyjne, takie specjalne dlatego, że on przechodzi rehabilitację chodzenia. Co jeszcze? No, przede wszystkim najbardziej sprzęt, no bo to jest najbardziej najpotrzebniejsze. Jest nawet jedna kobieta, która urodziła dziecko, wyszła za mąż i żyje, na razie żyje, ale to też zależy od tego, jak tam kobieta się rozwija, bo to wszystko zależy od tej choroby. I jeżeli jest powolna, no to jak najdłużej ludzie próbują żyć, tak? Nawet ponad 30 lat. Ale jeżeli stan, to jak mojego syna, jest no, ciężki, choroba postępuje bardzo szybko, no to do 15 roku najwyżej. Ja myślę, że taka sytuacja można spotkać każdego. Nawet nie wiemy kiedy, coś po prostu gruchnie, coś się wydarzy, jakiś wypadek, jakieś nieszczęście. Mamy w tym roku taką rodzinę, gdzie po prostu niepełnosprawność spotkała jednego członka rodziny nagle. Na to poszły ogromne nakłady pieniędzy, trzeba było wziąć kredyt i po prostu człowiek nie zauważa, kiedy się zaplątuje w to wszystko i nagle nie starczy pod koniec miesiąca na podstawowe środki czystości czy żywność. Ciężko jest, bo wiadomo, że tych pieniędzy tak nie ma, tak? Bo to opłaty i to i tamto z jednej pensji, no trochę żona dopomoże, także no wiadomo, no dzieci w roku szkolnym, też tak 18, 16, no też na to. No jakoś tak ciężko, no ale po prostu staramy się i mają te potrzeby dla nich, żeby mieli tak inne dzieci, żeby i oni nie dziwili tego, żeby nie byli pokrzywdzone. Córce mówię, bo ma chrzestnego w Niemczech, pracuje, obiecał, że jeżeli zrobi prawa jazdy, to coś jej tam kupi, nie? I za 2 miesiące kończy 18 lat i będę dążyła do tego, żeby zrobiła sobie prawa jazdy, żeby chociaż siostrę woziła i ona... Ja wiem, ja się nie załamałam. Nie. Ja przebojowo szłam od pierwszego dnia powrotu do domu. Ja ze szwami na nodze po prostu wykonywałam wszystkie prace domowe. Pięknie, Kuba, tak działa, Kuba, o tak, nie chodzi, zobacz. To, co mam, tą rentę socjalną, co mamy na syna, to jest kwota właściwie minimalna do tego, co my potrzebujemy. Dlatego, że leki jego bardzo dużo pochłaniają. Nieraz jest tak, że nieraz te pieniądze, które otrzymuję z MOPS-u, muszę wszystko przeznaczyć na małego. A jeszcze jest dwójka dzieci, są dwie córki, które też potrzebują, jakby nie było. Jedna ma 15, druga ma 10 i też było ciężko, bo do szkoły trzeba było zakupić i książki, i przybory. No ale było ciężko z tym, żeby poświęcić znowuż leki, a kupić książkę. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. To jest nasze tegoroczne motto. No i generalnie właśnie mądra pomoc, konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi. To są hasła, którymi się kierujemy. No mówię, gdyby nie to pani psycholog, to na pewno by było tak, że też rodzice byli, którzy dzieci umarły, nie? To też było przykre, nie? To była walka o każdy jego dzień, każdą jego minutę, dlatego, że też walka z lekarzami była, bo jego po prostu no, na straty dawali, tak? Że on nie przeżyje, że mam się pogodzić z tym i tak dalej. A ja nie dawałam szans na to, że po prostu, że on mnie opuści. Kuba! No co ty? Wolny język pokoju, nieładnie tak. Osoby, które mogą pomóc pani Agnieszce lub rodzinie z Ratajek, prosimy o kontakt z naszą redakcją. 2 tygodnie temu zachęcaliśmy państwa do udziału w balu charytatywnym w Skibnie. Dziś możemy przekazać dobrą wiadomość. Podczas imprezy udało się zebrać prawie 14 000 zł. A my już kończymy program. Dziękujemy za uwagę. Do zobaczenia za 2 tygodnie.